Festiwal Flaków w Piaskach to już tradycja, która wpisała się na stałe w kalendarz powiatowych imprez. W tym roku odbył się już po raz 9. Organizatorzy zadbali, by nie zabrakło licznych atrakcji, nie tylko tych kulinarnych. Niestety niedzielne plany pokrzyżowała pogoda. Ulewny deszcz, gradobicie oraz silny wiatr spowodowały liczne zniszczenia, przez które impreza musiała zostać odwołana. Na szczęście na chwilę przed burzą udało się jeszcze rozstrzygnąć dwa najważniejsze konkursy festiwalu. Jeden z nich dotyczył oczywiście przewodniego tematu spotkania, czyli flaków. W tym roku bezkonkurencyjne okazały się te przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kozic Górnych. Starałyśmy się, żeby wyszło jak najlepiej, prawda? Robiłyśmy zgodnie z jakąś recepturą naszą, nie mogę powiedzieć jaką. No i myślę, że wszystkim smakowało. Jest nam bardzo miło, że zajęłyśmy pierwsze miejsce. Kolejny konkurs dotyczył najsmaczniejszej tradycyjnej potrawy regionalnej. Wygrały go panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Piaskach Wielkich, a przygotowały... Pierożki z bobun, ze skwaruszkami, z wędzonego boczku, ze swojej wędzarni. I były bardzo pyszne, z cebulką. A podczas niedzielnego festiwalu flaków można było spotkać Koła Gospodyń Wiejskich z całego powiatu świdnickiego. W różnych akcjach uczestniczymy, i charytatywnych, i wszelkich, które tutaj organizuje Urząd Miejski w Piaskach, gdzie Koła Gospodyń biorą udział, to my tam jesteśmy. Jesteśmy zgranymi dziewczynami, które wspólnie starają się zawsze coś zrobić, gdzieś wyjechać, uczestniczymy w różnych uroczystościach w naszej gminie. No i gotujemy. Trzeba przyznać, że wszystkie koła gotują wspaniale. Stoiska uginały się pod różnymi przysmakami, a były to między innymi. Dzisiaj oczywiście flaki, najlepsze w regionie. Serwowałyśmy forszmak, pierogi ruskie z kapustą, z mięsem, a la pancerotto. Przygotowałyśmy oczywiście flaki. Poza tym przygotowałyśmy taką specjalność naszą, którą my robimy, to są takie placki z kurczaka, z piersi kurczaka, bardzo smaczne. Oczywiście tradycyjnie smalec domowy z ogórkiem, pierogi, ciasta przeróżne, tortille to taka nowość, po kursie którymś kulinarnym, który był w kole. Ci, którzy nie zdążyli na niedzielny festiwal, mają więc czego żałować. Na szczęście impreza jest cykliczna i już za rok, zapewne również w czerwcu, będzie można przyjechać i skosztować tych wszystkich smakołyków na czele oczywiście z najlepszymi flakami w naszym regionie.